I dzień dobry wieczór w sumie wszystkim. Witamy na kolejnej sesji w systemie Pathfinder, druga edycja w przygodę Fall of the Blackstone. Ja jestem Bartek, dzisiaj będę prowadził, a ze mną czwórka moich graczy. Zaczniemy od kogo mam tam pierwszego. Maćka, mamy pierwszego. Maciek, kim będziesz dzisiaj grał? Cześć, gram Sinhę, która jest Łotrzyko Rangerem, Liminal Fetchlingiem. Dobra, następnego mamy Witka. Witek, kim będziesz grał? W sumie nie pamiętam, tak dawno graliśmy, ale prawdopodobnie to jest automaton czarodziej. Jeszcze żyje. Jeszcze. Dobra, kolejny jest Dominik. Dominik, kim będziesz grał? Grał orkiem z heritage'em Holdscard. Fighter. I tyle. I ostatni, ale nie gorszy, Damian. No hej. Będę grać Rokra. Gnomem. Wellspring Gnom, dokładnie. Klerykiem. I będę próbować podtrzymać przy życiu tych ciałków. Zobaczmy, jak się uda. No chwilę nas nie było, bo życie, bo woś, bo życie. I teraz wracamy. Mam nadzieję, że ten tydzień na pewno i następny zagramy w poniedziałek. Później będziemy zobaczyć, co i jak. I teraz pytanie do was bardzo trudne. Kto pamięta, co się działo ostatnio? Zabiliśmy Overlorda, zdobyliśmy jego zamek i całe jego złoto. Overlord. Oraz zdobyliśmy 20 poziom. A potem ktoś się trącił i powiedział: Dravis, wstawaj, bo się zesrałeś, tak? Ha! Automatony nie frają. I tu się mam. Dobra, ale je opuściłeś. Dobra, no poważnie, ktoś pamięta, czy ja mam przypominać? Zwaliliśmy w karczmie, to było, nie wiem, kula, zombie? Nie pamiętam do końca. Zombie. I... Kula byśmy nie przeżyli. Przeszukaliśmy tutaj tą okolicę tam. Znaleźliśmy jakieś właśnie notatki o poprzedniej drużynie. I chyba... Chcieliśmy szukać miejsca na obóz gdzieś za wioską, bo... Nie chcieliśmy spać w mieście. W wiosce. No co? Jeszcze wcześniej pojawiły wam się dwa duchy, tak. Nie? Jeden dobry, drugi zły. Jeden namawiał was do przyłączenia się, żeby zniszczyć Absalon, a drugi prosił was o przybycie do Otari, żebyście walczyli z jakimś bliżej nieokreślonym złem. I widzieliście, w samej karcie pokonaliście, o ile dobrze pamiętam, 4 zombie, które tam były, ale z informacji od tutaj sędziego, który was wysłał tutaj do zniszczonej wioski Etron Folii, dowiedzieliście się, że też on widział jakieś zombie chodzące po ulicy, a wy żadnych takich zombie nie widzieliście i ślady były w stronę lasu, nieco na północ od wioski. I skończyliśmy na tym, że faktycznie rozbiliście obóz za wioską. Możemy założyć, że jest ranek następnego dnia. Nic złego w nocy się nie działo, poza tym, że było wyjątkowo cicho. Nawet zwierząt jakichś nocnych nie było słychać. I pytanie, co chcecie robić następnego dnia? Wioskę, co mogliście, przeszukaliście, znaleźliście stary skład, w którym były transportowane beczki z alchemicznym składnikiem zwanym tropią krwią, do czegoś było robione, było tych beczek kilkadziesiąt, wiecie, tam jakieś ślady dodatkowo znaleźliście, które gdzieś prowadzą, znaleźliście zapiski, znaleźliście rozwalony dom burmistrza, no i masę trupów, przy czym dowiedzieliście się, że jeżeli ktoś pił alkohol, ta trucizna jak gdyby wolniej na niego działała. Tak. To przydałoby się może podążyć tymi śladami w kierunku lasu. Właśnie mieliśmy ślady w kierunku lasu, tak? Jakieś
Mhm. Nie znaleźliśmy jeszcze jakiś kamień chyba z tego co tak, pamiętam. Tak, był krzemień pasiasty i z tego kto, co nie pamiętam, kto z was pamiętał, niedaleko stąd, relatywnie niedaleko, dzień, półtorej dnia drogi, były też kamieniołomy właśnie tego typu kamieni. A tak. Mhm. Co mieliśmy chyba następnego dnia się udać? Nie pamiętam. Nie pamiętam. Ale póki co nie wiem, są te ślady. Ja tam robiłem te analizy tych różnych rzeczy, żeby ocenić bodajże. Mhm, no. I tak dalej. Tak, i Sinhe przygotowała sobie odczynnik, który jeżeli wejdzie w reakcję z trucizną, która wybiła tą wioskę, to będziecie wiedzieć, że to jest ta trucizna. Tak. Mhm. Coś takiego było. Coś takiego miało miejsce, no. I pytanie... To co, będziemy podążać śladami? Taki był plan? Bo ja tak... Nie do końca nie ustaliliśmy to właśnie do końca. Na razie przyszliśmy spać po prostu. Tak, przespaliśmy się chyba. No, zakładamy, że mamy, tak. Że mamy kolejny dzień. Aha, okej. Okay. To gdzie dalej lecimy? Do tego kamieniołomu, czy... Myślę, Dani bardziej. W sumie... Nie wiem, ja byłbym może za śladami, bo ten kamieniołom to takie... Trochę chwytanie się brzytwy. Znaleźliśmy jakiś kamień i od razu będzie coś jako ten związany z tym, że mogłeś... Co tu się stało? Nie, po prostu ktoś mógł tu przychodzić z tego kamieniołomu, ale jak mamy ślady, to póki je widać, lepiej może wykorzystać. Jeszcze się nie zatarły. Też tak myślę. Świeższy trop ogólnie. Nie wiadomo kiedy ten kamień się tu mógł znaleźć. To już jakaś pamiątka rodzinna. Czy nie wiem, po prostu sentymentalny. Wziął to. Więc nie wiem. Ja byłbym za śladami. No to też. Próbujmy lecieć śladami. Czyli co? Za śladami w las, tak? Podążać. No tak. Mhm. Dobra, to prosiłbym od osoby, która śledzi, rzut na survival. Czekaj, już próbuję znaleźć akcję track. To jest u nas Master of Survival? Ja będę. Track. I czy mogę rzucić z poziomu karty? Chyba mogę. No bo to są jeszcze te Exploration Activities. To... Nie mogę. Jak to mogę rzucić? Dobra. Z karty powinieneś rzucić. Z karty, ale to muszę z proficiency. Nie mogę bezpośrednio z akcji track. Dziwne. Dobra. Czy ja mogę wykorzystać Hunted Prey, skoro znam cel mój? Możesz, spokojnie. Do końca nie wiem jak to działa, nie rozumiem. W sensie... Chyba musisz najpierw zaznaczyć kogoś i potem możesz za nim podążać. Już kogoś zaznaczyłeś tym Hunted Prey. No tak. No dobra, ale pytanie... Okej, okay, powoli, bo tutaj jest... Aha, you must be able to see or hear the prey, okej. Okay. Or you must be tracking the prey during exploration. No to ja trakuję. Mm-hmm. Generalnie czyli... wybieram sobie ślad jednej istoty, czyli tak, mogę dostać plus 2 circumstance. Tak jest. Po prostu dajesz na survival i plus 2. Czyli masz plus smyk. 8. Smyk. Ja będę robić search. Wykryć czegoś nie ma tutaj po drodze. Mm-hmm. Dodatkowych śladów. To ja będę scoutować. Dobra, kulajcie tam. Dobra. A, ja w ogóle, czekaj, bo ja mogę mieć de facto cały czas Shrouded Magic, mam tego fita, jeżeli dobrze pamiętam i to jest jeden cantrip, który wybrałem, żeby był Detect Magic i może być Cast at Will. Czyli de facto, jeżeli mogę go rzucać, to jak długo działa ten spell? Znaczy,
jest jakieś exploration activity, że możesz cały czas rzucać detect magic, ale wtedy nie możesz trakować. Trakować, no jest repeat spell na przykład, nie? Cast time 2, area 30, a gdzie jest tutaj czas trwania? Magic. Nie widzę. A co to za... co za czar chciałeś rzucać? No, Detect Magic. Detect Magic to jest tak, nawet taką, taki activity, nie? No to jest cantrip, no. No. To jest, bo to de facto sam cantrip, to ci robi taki ping, nie? Aha, czyli, pojedynczy czyli, puls, okej. Okay. Tak. Tak odbija. Natomiast jest też activity w eksploracji w Finderze, że to robisz jakby ciągle pingujesz, nie? Ale to albo jedno, okay, albo drugie robisz, nie? Można nie, nie, no to tak raz no. Na... Ale tu trzeba mieć tego cantripa? Musisz tak. Mieć cantripa, no. Detect Magic. Aha. Tu raz na jakiś czas będę rzucał, nie wiem, raz na 5 minut może. Czy to ja mogę po prostu iść z Detect Magic, po prostu pingować? No. No, to możesz to iść. Dobra, więc to tak. Będę tego. Tak, idziecie tą ścieżką. I w pewnym momencie widzicie ślady trzech istot humanoidalnych, które tędy szły. No, ewidentnie niezbyt logicznie szły, bo nieraz gdzieś krążyły na boki i tak dalej. Podążacie mniej więcej na azymut, czyli wzdłuż ścieżki, ale w pewnym momencie. Zobaczyliście coś dziwnego, bo wygląda tak, jakby widać ślady, że istoty się przewróciły i później po tym miejscu przewrócenia widać kompletnie inne ślady, tak jakby ogromnego ślimaka, taki nie ma już śladów pojedynczych stóp, tylko jest taka przetarta ścieżka, która idzie gdzieś w głąb lasu. I nie znajdujecie dalej już pojedynczych śladów stóp, ani nic takiego. Ale też widzicie, że w tym miejscu, gdzie to się stało, jest ślad jak gdyby po jakimś jeziorku, może po jakiejś dużej ulewie, czy czymś takim. Jest po prostu zagłębienie, w którym mogła być woda i to się właśnie w tym miejscu jak gdyby wydarzyło. Że te istoty wpadły do tego jeziorka, niewielkiego stawiku, który aktualnie wysychł, i później z tego stawiku są ślady już pojedyncze, takie przetartej ziemi, jak gdyby wielka masa po prostu się stamtąd wysunęła. Kurczę. Ale jaka masa się przesunęła, czekaj. To masz tak, do tej pory miałeś ślady trzech istot humanoidalnych, nogi widziałeś i tak dalej. Doszły one do niewielkiego zagłębienia w ziemi, gdzie wygląda jakby się przewróciły. Tak wskazują ślady, bo widzisz gdzieś tam odgnieconą rękę, gdzieś widzisz ślady na przykład praktycznie całego ciała w błocie odgniecione. Przy czym później jak gdyby z tego stawiku nie ma śladów, że te istoty stąd wyszły. Natomiast jest jak gdyby ogromny przetarty ślad na ziemi, jakby coś dużego było tędy ciągnięte, albo nie wiem, tak jakbyś przewrócił wóz i go bokiem ciągnął. Tego typu ślad masz. Interesujące. Czy w tym śladzie są jakieś kawałki, no, istoty żywej? Znajdujesz jakieś drobną kostkę, jakiś kawałek szmatki, coś tego typu. Czyli albo coś ich zeżarło i sobie stąd polazło, albo wsiedli na coś i odjechali. Do ślimaku. Jakie ślady wskazują. Są tam ślady walki, ewentualnie ślady użycia jakichś trucizn, jadów i tym podobnych rzeczy? Jakbyś chciał sprawdzić, czy są ślady trucizn albo jadów? E,
Czy widać tutaj po prostu jakieś ślady walki, czy tam... Śladów walki jako takich nie, jedyne co to jest zastanawiające, dlaczego te istoty się akurat w tym miejscu przewróciły. Choć jeżeli to były zombie, z tego co widzieliście, one nie są zbyt zręczne, więc jeżeli było ślisko, one tutaj się przewróciły, no to wskazuje, to mogłoby się wydarzyć. Natomiast walki jako takie, żeby jakieś ślady krwi, nie wiem, jakiś, nie wiem, palec odcięty, odgryziony, nic takiego nie ma. Jedynie na tym dużym śladzie, który wychodzi z tego zagłębienia, jest jakaś pojedyncza kostka, gdzieś zostawiona, na przykład, nie wiem, od paliczka, gdzieś jakiś fragment podartego ubrania. Znaczy ogólnie, jeżeli chodzi o jady czy tam trucizny, to po prostu, nie wiem, na nos. Takie rzeczy często mają dość charakterystyczny, powiedzmy, zapach. No to bym prosił cię na... Bo ja mam jeszcze chowańca, którego trzymam sobie w tego pudełeczku przy pasie. Mogę skorzystać z niego. Z jego zapachu jak najbardziej. Bo powinien mieć po prostu węszenie. Więc co, rzucić sobie po prostu na jakiegoś skilla, tak? Tak, tylko się zastanawiam, bo to jest coś konkretnie. Investigation? Coś takiego? Może być, no. Istnieje coś takiego jak Investigation? Na który? Informacji. Chyba tylko Perception będzie. To może być Perception. Dodaj sobie Guidance. A, dobra. Dodaj ile? Plus jeden, czy jak? Jeden. Dobra, plus czyli jeden. Perception. I plus jeden z Guidance. Czyli 22. 22. I twój chowaniec nie wyczuwa żadnych z naturalnych trucizn ani nic tego typu, natomiast zgłasza ci, że coś tutaj było, jakieś alchemiczne rzeczy, natomiast to nie była żadnego typu trucizna, jad ani nic tego typu. Natomiast wyczuwa jakieś składniki alchemiczne, natomiast co to konkretnie jest, to nie wiem. Mhm. No okej. Okay. Czyli było, znaczy, a te alchemiczne to może być ten po prostu ta trucizna, ta typowa. Może być to co było w wiosce. No co, to niech ten, proszę go, pokaż mi gdzie jest, biorę próbkę i sprawdzamy tym odczynnikiem, żeby zobaczyć, czy kolor zmieni, czy to jest to samo, czy coś innego. Jak najbardziej, od razu... Okay, bo ja się zastanawiam, czy nie jest to użycie jednorazowego, czy na więcej, moment. Bo ja nie pamiętam dokładnie, jak to śmigało. O ile pamiętam, to było jednorazowe. Nie można jednej kropelki użyć, żeby tego? Sprawdzić tylko odrobinę? Pamiętam, ile tego było, zaraz ci powiem. Fiolka. Bo jak to odczynnik, to można po kroplach chyba dozować. Nie do końca tak działa. To w ogóle działa troszeczkę tak, że no. Ty musisz... Jest jedna sztuka i jeżeli się to aktywuje, dając to, czego szukasz, no nie, czyli jakby próbkę tej całej trupiej krwi, no to potem przez jedną minutę można to sprawdzić. To bez sensu. Przez 10 minut można szukać na małym jakimś kawałku, no, czy to takie coś było. A 10 minut, no to kurde, czyli nie możemy tego podzielić na wiele małych porcji. No nie. To tak trochę bzdura. No okej, to po prostu wrzucę do fiolki jako próbkę i sprawdzimy później. Po prostu masowo wszystko. Dobra. No natomiast masz pewność, że tutaj były jakieś odczynniki, silne odczynniki alchemiczne. To konkretnie no, twój chowanie nie jest w stanie, jak gdyby z samego zapachu, który jest dosyć delikatny, tego wnioskować, nie? A jak mu dam trochę tej substancji z wioski do powąchania, i żeby powąchał to i to i sprawdził, czy pachnie tak samo? Możesz spróbować i tutaj bym poprosił od ciebie jeszcze rzut na... tak samo na percepcję, jeszcze jeden, nie?
pierwszy był na to, co znajdzie, a teraz czy... albo ewentualnie może być na crafting. Żeby, wiesz, rozpoznać, czy to są te same, nie? On używa moich statsów, co tak. Nie? Czyli crafting, hadysz. Guidance, poproszę. Ale ty nie używałeś już? Znaczy, to tylko raz na godzinę działa. No. Aha, czy nie, do innego rzutu nie można? Nie. No nie. Cooldown godzinę. No to dupa. Jeść. Dobra, wiesz co? Jest pewne, że wyczuwa te same nuty, natomiast w tym zagłębieniu są one dużo bardziej intensywne. Okej, czyli albo coś mocniejszego, albo tego. Albo świeższy. Rzućcie sobie wszyscy na percepcję. Co nas, co nas bije? Percepcja. A to było Hunted Prey? Jeżeli to jest inicjatywa, to mamy plus jeden do tego. Nie, to nie jest na inicjatywę na razie, nie? Tak, to możesz. To było moje Hunter Spray, czy nie? Jak najbardziej możesz, nie? Widzę wszystko, że w promieniu mili. Jeżeli to było Hunter Spray, to mam plus 2, a jeżeli nie, to nie. No to rzucaj z plus 2. I dobra, to teraz tak. Sinha, ty byłaś zajęta jakby sprawdzaniem tego czynnika i tak dalej, czy tam gromadzeniem czegoś, patrzyłaś na ślady, zastanawiałaś się, co tam być. I jakoś do ciebie to nie dotarło, a reszta słyszy głos, tylko głos bardzo przypomina to, co słyszeliście od tych duchów, czyli jest taki tłumiący, wycofany i tak dalej, który krzyczy gdzieś tam w lesie, no chodź ty wielka kupa mięsa, musisz mi pokazać, gdzie to jest. No, wyciągam broń od razu, jak to słyszę. Jak daleko? Ciężko ci określić, natomiast to nie było jakieś donośne. Ja po prostu wychwyciliście gdzieś to ze zwykłych dźwięków w lesie. Słyszeliście to wszyscy? Ja nie, ale jak widzę, że wyciągacie broń, to odruchowo się wyciągam. Co, i mogę się skradać, czy jeszcze nie mogę się skradać? Kiedy się mogę skradać? Możesz, bo już generalnie nie podążacie za śladami, więc ewentualnie, jeżeli chcecie, możecie się wszyscy nawet skradać. Rzucę na Sinhe Guidance i skradanie się. Skradanie. Muszę sobie dodać plus jeden. No i ten dźwięk jak gdyby dobiegał od nogi ścieżki, którą idziecie, nieco na wschód. Bo jakby wy byście szli główną ścieżką jak gdyby bardziej na północ i jest niewielka odnoga na wschód. Taki wschód północny, północny wschód. I stamtąd mniej więcej ten głos docierał do was. To nie jest w kierunku, gdzie te ślady tego ślimaka? W tym kierunku. Ten sam. Dobra. Chyba mamy naszego ślimaka. Nic. Musimy coś zrobić. Niestety ja tu nie jestem dobry w skradaniu się. No, ja patrzę tylko na swoją zbroję podawą. No, chyba znać odpowiedź. Niech podążamy trochę za Sinhe może, tak, że ona pierwsza? To znaczy możecie zrobić tak, że Sinhe idzie pierwsza, a wy rzucacie, jakbyście byli train danej umiejętności, nie? To nie trzeba coś wziąć? Skill jakiegoś, żeby to mieć? Nie, jeżeli jak gdyby Sinhe pokazuje wam, jak iść, gdzie się chować i tak dalej, a ty próbujesz kopiować jej ruchy, nie? Po prostu jak mówi, żebyśmy schylili garba, to schylasz, jak pokazuje, żebyśmy przystanęli, to przystajesz i tak dalej. I wtedy już ona pokazuje ręką, mamy... Jeżeli dodawaliście sobie standardowe akcje, to w akcjach eksploracji macie follow the expert. No. I to po prostu... Mogę pokazać, jak to wygląda na czacie, o właśnie.
jak to jest, zrobić, by tak kliknąć? No i teraz rzuć sobie i po prostu dodasz sobie plus 3 do rzutu na stealtha, nie? Stealtha ma robić untrained, czy nie? Tak, tylko że teraz, jeżeli podążasz za ekspertem, jesteś jak gdyby train w danym skillu, nie? Mhm. Jak to ten, trzeba kliknąć, czy co zrobić, żeby dać follow do expert? To hide. No nie, rzuć po prostu na stealtha i dodaj sobie plus 3 bonusa, bo tyle macie. Proficiency master jest? Trainet jest plus 5. Aha, nie, bo ja mam tego. Chyba to masz jakiś proficiency? Masz expert, tak? Znaczy się to GM powinien rolować, nie? To możecie ten... Rzucę też na siebie guidance. Blind. O, poszło prywatnie. A, no. Czyli miało być prywatnie. No to no. Mówi się trudno. Nie ma znaczenia. Znaczy nie wiem, to chyba samo dodał, samo się rzuciło to prywatnie. Tak? Miałem public. Nie. Tego ja na razie nie widzę żadnych rzutów. Blind GM roll. Plus jeden jeszcze do tego, z guidance. Jest blind GM roll. Ja tam blind. Private. Aha, czekaj, bo sobie nie dodałem tego guidance'u. No. To powinienem mieć plus jeden jeszcze. I to doliczę, nie martw się. Znaczy, ustaliliśmy chyba, że blind GM rollów nie ma co rzucać, bo mamy tego, hero pointy, które pozwalają na przerzut, a jak rzucamy na blinda, to nie wiemy, czy przerzucać. No to chyba Bartek może pokazać. No ale to no tak, to ale on bardzo, wiesz. Generalnie bardzo ładnie wam to wyszło, ale brakuje mi. Singh jest, Rukror jest, tylko Darvis jeszcze ty. Jak on ci pokaże, że rzucił, że tego, że powinieneś przerzucić, to znaczy, że raczej nie zdałeś, a to chodzi o to, żebyś nie wiedział, czy zdałeś, czy nie. Mhm. To jeszcze tylko ty musisz rzucić. Znaczy, Darvis. Not guidance jest jego rzut. Rzucił. Dobra, jest, dobra. Okej. Dobra, to generalnie nawet wam to idzie, nie zwracacie uwagę, gdzie Sinke wam pokazuje, tutaj nie stawajcie, bo są suche liście, przejdźmy tutaj bokiem, ty idź za to drzewo, bo jest większe, ty idź za to, bo jest mniejsze. Generalnie bardzo dobrze wami steruje i dochodzicie do takiej sytuacji, że widzicie z między drzew widmową postać, która stoi nad szczeliną. Jest to średniego wieku jegomość w zbroi, który wydziera się na ogromną kupę mięsa wielkości dużego konia, małego wozu. Oraz w wielu miejscach ma różnego rodzaju paszcze, wypustki, oczy i tak dalej. Taka po prostu kupa zmieszanego mięsa, gdzieś jakaś kość wystaje, gdzieś jakaś ręka się na chwilę formuje, później znika. I on się na to wydziera. No rusz się stąd, no. Szłaś w jakimś kierunku, to idź tam. Chcę wiedzieć, kto jest temu winny. I oni stoją nad niewielką rozpadliną w lesie. Jasna cholera. Co to jest? Ktoś wie? Jakiś rzut, żeby wiedzieć, co to jest? Ciemność jest. Niech jest cięcie. Ja widzę w ciemności, więc luz. My tu, okay, ja nie. To my tu widzimy przez te drzewa widzimy, tak? To? Mhm. Jak się token obracało? Można było obracać. Na rolu to chwytaj za tego. No tak, nie rolu. Tutaj choli lewi. No i tam poniżej jest ta rozpadlina i tam widzicie... widzicie właśnie te dwie istoty. Przeładuję, bo może ja mam problem. Jest czarne cała mapa. Token na pewno masz. Pytanie do reszty, czy widzi? Znaczy, token mam, to token nie widzę. Ja widzę wszystko.
midze. Ja też. Może jest po prostu ciemność ustawione. Dobra. Już wiem, co może być. Okay, jest nowe foundry. Shift i wsad. I obraca tokeny. Już powinieneś widzieć. Właśnie przeładowałem foundry. Nie, wiesz co, bo przy zmianie na 9 jest troszeczkę inne podejście do światła. I stąd to wynika, że jak gdyby trzeba ustawić główne światło na każdej scenie. I nieco poniżej was, na południe. Nic nie widzę tak naprawdę. Znaczy widzę tylko, ile tutaj... cztery kratki, na cztery kratki chyba takie oświetlenie. Reszta czarne. Jest serce oświetlone. Ja widzę całą mapę, nie wiem. No, masz Dark Vision. W kolorach widzę całą mapę. O, dziwne. Czekaj, jak ja kliknę na twój token, to jest normalnie. Nie wiem, o co chodzi. Jeszcze jedną rzecz zrobimy. I... lighting. Coś ustawienie się zmieniało. A jak teraz? Teraz widzę. Dobra. No już jest okej. Dobra. I co chcecie robić? Widzicie, jak ta półprzeźroczysta istota wrzeszczy na tą kupę mięsa, która jest poniżej. Ta kupa mięsa reaguje jakoś? Czy nie, na razie nie. Wygląda tak, jakby się zastanawiała, czy spełnąć tą rozpadlinę, czy też nie. Na pewno póki co nie zwracają na was uwagi, nie? On się tam wydzierać, podlatuje bliżej tego. Atakujemy to? Spróbuję może rzucić recall, użyć recall knowledge na tą przezroczystą postać. Dobra, to bym potrzebował od ciebie religion. Każdy może sobie rzucić przypomnienie, czy...? Czy to taka widmowa postać generalnie, która ciągnie rzeczywiście tą kupę mięsa, czy...? Tak się wydaje. Tak to wygląda. Wiesz co, kiedy tak to oglądasz, wydaje ci się, że to jest istota zrobiona z cienia. To jest wdarty cień jakiejś żywej istoty. Nie, na tą kupę mięsa istota? Jakieś ogarnięcie, co to? Poczekaj, bo tak, poza tym, że to jest istota upleciona z cienia, wiesz, że jest to ciężko zranić czymkolwiek, co nie jest magiczne i jest tak samo odporna na wszystko, co to może być, na co nie powinna być podatna istota niematerialna, bo de facto ten cień jest niematerialny. Czy to jest nieumarła istota? To bym wiedział. Tak. Natomiast okay. Kupa mięsa wygląda jeszcze bardziej dziwacznie. Może jeszcze zidentyfikujmy tą kupę mięsa. Proszę, na co to będzie rzut? I tutaj... na lore jako taki, ale to będzie... Lore? Jaki konkretny? Coś związanego z alchemią, z podziemiami,
tego. A ktoś tak, ma ktoś jakieś alchemię podziemia? To chyba jesteś alchemikiem. No ja mam crafting i arkana tylko. Alchemia to crafting jak już. Mhm, to mógłbyś sobie ewentualnie na to rzucić. Rzucę, co mi tam kiepsko. No nie, wygląda to zdecydowanie dziwnie. Jak taki zlepek po prostu u nas, mięsa. Nasz mistrz alchemii? Halo, halo? W sensie, ja? Tak. Sinha. Czekaj, aha, alchemię. Dropnąć recall knowledge, tak? A, mistrzyni, prawda? Mistrzyni, dokładnie. Droga pani, co to tak upamięcha? Już się próbuję dowiedzieć. Jesus fucking Christ. Kurde, nie wiedziałem, że to tak głośne w tym lesie. Jeszcze to zauważyłem. Słyszał przez to. Okej, okay, widzę, że alchemia dzisiaj leży i kwiczy. Tak jest. Ale mogę powiedzieć, to jest istota nieumarła, jeżeli wy nie możecie nic powiedzieć o tej kupie mięsa, no to cóż. To musi być słabe, jak tak. Czy to jakiś duch? Nie warta wiedza. Ta nieumarła to jakiś duch, czy co? Właśnie, ta nieumarła ma jakąś nazwę rasową? Cień. Niekoniecznie, nie wiem, czy znam jaką tę nazwę. Ale jest to niematerialna istota, więc ciężko ogólnie to zranić niemagiczną bronią. Bo mamy wszyscy magiczne bronie. Ja mam magię po prostu. Tak samo. Broń śliczy jako magiczna, jak ma w niej runy? Potencji chyba. Okej. Gdzie mam zaklęcia? Nie powinno być problemu, ale pytanie, czy chcemy to atakować? No możemy, słuchajcie, to uciszam wszystkich. Poczekajmy, co zrobią. Chcieli gdzieś iść. Nie wiemy, co robią, skąd są. My nie odpoczywaliśmy, co nie? Po ostatnim. Nie no, odpoczywaliście, był cały dzień odpoczynku. Aha, no rano odpoczywaliśmy. No i widzicie, mam zużyte czary i tego. Widzicie, jak ta kupa mięsa zaczęła się przemieszczać. I teraz jest tylko drobne. Ile byście tam mieli minimalny rzut? 18 chyba na stealtha, tak jest. To było bez żadnych bonusów z tego Follow the Expert i aha, dobra. Bez guidance, więc 19 z guidance'em, to nie wiem, ile z Follow the Expert, plus 3 było. Plus 3 było do tego. Co? Dobra. I kiedy oni jak gdyby wyszli spod tej rozpadliny, widzicie, że kupa mięsa jak gdyby nagle się zatrzymała i zaczęła skręcać w waszą stronę. O, cholera jest. Aha. O, wyczuło nas. Wyczuło. No dobra, no dobra. Za ten czas, jak już widzimy, że się zaczyna poruszać, to na pewno rzucę na... Czy wiatr jest od nas do tej kupy mięsa, czy...? Dwa macie kupony. Bo nie wiem, czy wyczuła jeden zapach, czy tego. Jeden na Korgaka. Wiesz co? Drugi na Sinha. Tutaj wiatr jest bardziej z południowego zachodu na północny wschód. Czy tak w poprzek? No, tak szybko do tego, do. Nie, Drazif? Jak tam? Nie, Eugora. Jezu. Jak ty tam masz teraz? Bo tu masz Eugor tutaj, a tutaj masz Drazif, tak? Czekaj, gdzie, jak... Wizard. O Jezu, nie zmieniłem. Dobra, mówię po prostu do maga naszego, czy mogę tam siepnąć jakimś zakręciem od razu dystansowo w tego. Nie wiemy, czy to nas wyczuło, bo wiatr nie wieje w ich stronę, więc raczej albo... Zaczęło na naszą ich stronę, więc nie wiem. No dobra, to co? Sieknę jakimś prostym zakręciem. Powoli. Produce flame? Kula ognia. Trzask! Piszcie sobie magic weapony. Mam. Sinha też. Okej, ja zrobię akcję przygotuję akcję ataku po prostu, nie? Jak to PD jest. Tak, i co? Klikam atak? No. Padysz. No, uderzyło. Nie rzuciło obrażeń od razu, haha. A miało.
Bo możliwe, że na czarach to tak nie działa. Dobra. Zresztą na broni na pewno działa. Hadysz, czy to nie był krytyk, co nie? Nie, nie był krytyk. To nie jest to ma, na taciu, nie? To ma dużo AC. Nie ma czegoś takiego, tacz. Nie ma taciu. Znaczy nie jest, ma. Ale nie tym zaklęciem. Nie ma. Znaczy zasięg jest. Dobra, i widzicie jak ogień rozbija się na tym. I słyszycie tylko krzyk tego cienia. Nie zabijajcie tego, nie zabijajcie tego, to gdzieś idzie. To znajdzie tych, przez których jestem w tym stanie. A, czyli zwandowane zakręcia. Hej, mistrz. Dobra. Strzelajcie dalej. I nie umarł. Odsuńmy się z drogi. Dobra, to i usunie się w naszym kierunku. Czy my widzimy, jak z jakąś szybkością to się porusza? Damy się da radę temu... Spieprzam z mapy. Dam radę po prostu tym uciec, tak? Wiesz co? No nie jest to jak... To jest... Przeciętnego człowieka ma prędkość, nie? Tak jak się przesuwa. No ten... Odchodzę w bok, jak to idzie w moją stronę. Nikt z was nie jest radny, nie? Nie. Nie. Dobra, więc to. Jako, że... Spadnie moją stronę, spadaj. Tak. Oj! I wyście uciekli od tego, a to sobie po prostu ignorując was. Ha, chwila. Właśnie to przysmażyłem, a to mnie olało. Możesz dalej obrzucać to swoimi kończami. Skoro to na nas nie zwraca uwagi, możemy to łatwo wykończyć. Nie no, to coś cieniste krzyczało, żeby nie atakować. Spokojnie. Jest nieumarłe. No i co z tego, że nie umarłe? Ja też jestem, no i co? Nie jesteś nieumarły, jesteś po prostu kupą blachy. Chodzącą puszką. To jest dwie różne rzeczy. I pytanie, co wy robicie w tym momencie? Ja bym odrzucił to. Dzień dobry panu. Panie cieniu. Kim jesteś? Czym jesteś? Jestem Sir Lauren. Sir Lauren. Stałem się tym czymś. Czy my mieliśmy w notatkach o nim, czy nie? Nie, nie było nic. W tej postaci nie. Okej. Nie, w tej postaci nie. Stałem się tym czymś jakiś czas temu i widziałem ludzi z wioski, którzy umarli, wstali, zaczęli iść w tym kierunku, wpadli do jakiegoś bajora i to coś z tego wylazło. I podążam za tym, bo wyglądało tak, jakby gdzieś to zmierzało. Po prostu się nie idzie, co się... Chcesz sobie przekąsić po prostu? No, my tu gadu, a to się oddala, chodźmy za tym i rozmawiajmy po drodze. Jak oddala? Stoi. Czyli co, po prostu podążacie za tym, tak? Tak, no tak. Ale ja trzymam tego ducha tutaj w zasięgu mojej broni, jakby ktoś chciał coś tutaj zrobić. Wiesz co? Nie. No. Nie wydaje mi się agresywny? Czy ten? Hostile? Nie, generalnie on was nie atakuje w żaden sposób, ani nie wydaje się groźny. Ile magic weapon trwa? Minutę. Długo nie tego, nie poszło. Jak się w Pathfinderze robiło ten sense motif odpowiednik? To było insight. Percepcja. Albo... Percepcja. Percepcji? Nie pamiętam. Już za dużo percepcji. No insighta już nie ma. No to ja też rzucę na percepcję. Oni chyba większość rzeczy skomasowali w percepcję. Łącznie z śledzeniem i investigation też. Ja tam nie narzekam, dużo mam. Też. Generalnie ustawiam Hunted Prey na tę kupę mięsa, żeby można było ją śledzić jak coś. Mhm. Okej. No, a generalnie perception to się zastanawiam na... Co to jest? Czy ten ciemnie ściemnia, czy nie ściemnia? Wiecie co? On nie umarłemu. Wyście się nieco zbliżyli do niego, nie? On cały czas gdy podąża za tą wielką istotą, nie?
i w żaden sposób nie wydaje się do was groźnie, jak gdyby was ignoruje, tylko podąża za tym i jak gdyby maniakalnie co chwilę mówi: no pokaż mi, kto jest za to odpowiedzialny, pokaż mi. Ej. Ja spróbuję na niego, idąc za nim, skastować na niego, już ci mówię, czy to coś da. Lit Aura. Jest. Jest zaklęcie, które czyta magiczne aury i mówi z jakiej szkoły i czym to jest. Chcę zobaczyć, czy na nim jest zaklęcie, czy on się stał istotą po prostu, czy czy jakaś klątwa. On nie ma na sobie żadnego zaklęcia, ani klątwy na nim nie wyczuło żadnej. I on się po prostu stał tą istotą. Mhm. To ma problem. Dobra. Ja będę bardzo ostrożny i jeżeli on wykona jakąś akcję wrogu wewnątrz nas, to przygotuję na niego akcję ataku. Drogi panie, ale wiesz pan, że nawet jak znajdziesz istotę, która panu tu zrobiła, to raczej marna szansa, żeby odczyniła to, co się stało. Wiesz, on w tym momencie tak się odwraca do ciebie i tak... Jego szczęka tak, wiesz, opada nienaturalnie nisko w dół i tak wydziera się na ciebie. A co ty o tym możesz wiedzieć? Na szanownym panie nie ma żadnej magicznej aury, więc to nie jest żadne zaklęcie lub klątwa. Więc no... Co się stało, to się już nie odstanie, że tak powiem. On tak zbliża się do ciebie tak bardzo... Agresywnie, ale nie atakuje. Ucieka panu ten mięsisty potwór. Tak pokazuje palcem troszkę. Jeszcze go widać. Nie wiesz, co mi się stało? Więc może da się to cofnąć. Jak znajdę tego, kto jest za to odpowiedzialny. Miejmy nadzieję. Ale ja bym się szykował na każdą ewentualność. Panie Laurent, no bo my jesteśmy... Chyba mamy zbieżne cele. Chcę, że pan... Również chciałby się dowiedzieć, co tu się wydarzyło. Może podzieli się pan z wiedzą z nami? Jak się panu to stało? Co się panu stało na przykład? Nie wiem. Prawdopodobnie tak patrzę po sobie, umarłem. Spałeś pan, czy...? Żyliśmy jak co dzień w Edranfolii. Kiedy nie wróciła czwórka ludzi, którzy... Wyszli w las, nie wróciła nasza łowczyni. Wszyscy myśleli, że po prostu wpadły jakieś dzikie zwierzęta, czy te dziwne wilki, które się pojawiały. A po paru dniach, czy tygodniach, ludzie zaczęli umierać masowo. W pewnym momencie ja musiałem umrzeć, ale w przeciwieństwie do reszty pojawiłem się jako to coś. I zobaczyłem kilku ludzi, którzy wyglądali dziwnie. No, sądzę, że to byli jakiegoś typu nieumarli, którzy chodziły od trupa do trupa, wąchały i nie wiem, co robiły, ale w pewnym momencie trójka z nich wstała i zaczęła iść w tym kierunku. Postanowiłem podążać, bo to nietypowe, że nie umarł gdzieś w jakimś konkretnym miejscu. I to później to się przewróciło i zamieniło się w tą kupę mięsa. Podążało tutaj po lasach, w różnych miejscach. Wydaje mi się, że to gdzieś zmierza, ale czego szuka? Chcę wiedzieć, czego szuka i dokąd zmierza. No, to znaczy, że nasze cele są zbieżne. To cóż, nie wiem, podejrzajmy zatem, może się dowiemy, gdzie to zmierza. A jeżeli coś zrobicie nie tak, zniszczę was, wyrwę was. Stąd. Będziecie tacy jak ja. Powiem tak. Spokojnie, nasze cele są zbieżne. Myślę, że nie ma powodów do denerwowania się.
Myślę, że możemy sobie zaufać. Jestem ale was, no. Ale będę miał na was oko. My na ciebie też. Ja się nie odzywam. I co, po prostu podążacie za tą ogromną kupą mięsa razem z tym cieniem. Za tym tak. Cieniem też. No jest to nasz jakiś dziwny ślad, no. Nie podałem się. Tak. Nieco kluczycie po tym lesie i faktycznie co jakiś czas ta kupa mięsa gdzieś znajduje jakąś norę czy coś. Zawsze to jest gdzieś w okolicy tych bardziej zatrutych drzew. Kiedy widzicie ich więcej, to zaczyna gdzieś łazić. Nieraz przystaje na dłuższą chwilę przy którymś z tych drzewie i wydaje się tak, jakby to oplatało to, po czym kilka minut trwa tak jakby to się oplewało wokół pnia. Trwa to kilka minut, takie oplecione to jest, zwalnia to i idzie w innym kierunku. Nie posłuchaj. Czy rzucić na percepcję, czy są jakieś zmiany w tym cholerstwie, no? To bardziej na naturę. To jest moje środkowe. Naturę? Można nietrenowany? Można, spokojnie. Ile czasu już podążaliśmy za tym? O Jezu. Ile czasu już za tym podążaliśmy? Jezus, jakie mam rzuty. Okay, wszyscy tak mają. 13, 13, 12. Czekaj. Naturę. Ile czasu podążaliśmy od naszego pierwszego spotkania z tym? Wiesz co? Obstawiam, że około 2-3 godzin do tego momentu. Okej. Okay. No to rzucę na siebie guidance. Nice. Nie spaliłem widzisz natury. Jedynkę spaliłem. Nie jesteś pewny, czy oplata drzewo. Plus jeden do tego nie ma znaczenia. No, generalnie. Na drzewo na tyle, ile widzicie, no, to jest nienaturalnie zniekształcone drzewo, nie? Nie widzicie jakichś nietypowych śladów na tym. No, tak jak było zniekształcone, takie zczerniałe, obślizgłe, dalej takie pozostaje po tym, nie? Znaczy widać, że jakby ten śluz wyleczył obrażenia, czy coś? Nie, nic takiego nie widać. Bo widać, że nie. No, coś się oderwało od tego ognia jego. W jednym dalej miejscu gdzieś jest lekko przypalony, nie. I jeszcze bym poprosił. Znaczy, ja bym się zastanawiał, czy on idzie w jakimś konkretnym kierunku, czy po prostu od drzewa do drzewa, że tak powiem, skoro go śledzę, to na survival po prostu orientacja. Czy to idzie w jakimś konkretnym kierunku, czy nie, bo wtedy można by go było wyprzedzić po prostu, jeżeli zmierzę. Więc co, wydaje się, nawet nie musisz rzucać, nie? Nie rzucaj nawet, bo generalnie, wiesz, to jest tak, jakbyś miał psa puszczonego ze smyczy, nie? Generalnie jakiś jeden główny kierunek jest i to jest, główny kierunek to jest północno-wschodni, ale wiesz, dużo odbić na boki jest. Czyli gdybyście chcieli podążać, możecie podążać w tym samym kierunku, to na północny wschód i idąc, powiedzmy sobie, tylko i wyłącznie w tym kierunku, będzie to dużo szybciej niż podążanie i czekanie na ten śluz, który gdzieś odbija na boki, nieraz przystaje przy jakimś drzewie, przy jakimś bardziej zniekształconej połaci zieleni, później znowu gdzieś idzie na ten kierunek, ale generalnie spokojnie jesteś w stanie zobaczyć, że ma jeden główny kierunek. W ogóle w tej rozpadlinie tam coś było konkretnego, czy? Tak, sprawdzał? Nie, ja pytam się to ten. Szanowny panie cieniu, w tej rozpadlinie było coś konkretnego, czy tam pustka była? Nie wiem, nie sprawdzałem tego, nie interesowało mnie to. Chciałem, żeby ta kupa mięsa się wreszcie ruszyła. Była tam dobre 2 dni. Była tam 2 dni i nie sprawdziłeś, panie, czy tam coś było w środku? No nie. Po czym wydedukowałeś, że to może cię doprowadzić do
powodu, przez który ten zmieniłeś się w to stworzenie, którym jesteś. Bo to była jedyne żywe istoty, które nagle gdzieś poszły, co miałem lepszego do zrobienia. Ile my ich podążamy za tym? Nie umarli. Czujesz jakąś sympatię do nich, jak dzięki twojemu stanu teraz, którym jesteś? Nie, gdybym mógł się z czegoś z tego dowiedzieć, to mógłbym równie dobrze to zabić, ale to nie wydaje się inteligentne. I ile my już za tym śluzem podążamy tak ogólnie? Po 4 godzin. No. Nie ma sensu wracać. Znaczy ja bym to po prostu wyprzedził i poszedł w tym kierunku, w którym to idzie. Ale to nie idzie w... Znaczy mi się wydaje, że to podąża za jakimś śladem. Więc nie wiemy, czy przypadkiem nie zmieni nagle kierunku, bo powiedzmy ślad, za którym podąża, nagle się zmieni. Znaczy się mówi o moich obserwacjach, generalnie warto by to było wyprzedzić. No, ewidentnie idzie w kierunku jakiegoś źródła, no. Zobaczcie, że zatrzymuje się przy tych najbardziej zepsutych drzewach. Więc możliwe, że znajdziemy źródło, idąc dalej w tym kierunku. Źródło podąża za źródłem tego spaczenia? Co to jest? No to wygląda. No zobacz, zatrzymywało się i oplatało te dziwne drzewa. Jak to mięcho nas totalnie ignoruje, co nie? Zakładam, że staracie się trzymać na dystans, a nie wchodzić bezpośrednio przed to. Ja chcę tego, tak chcę... Boku jakoś, nie? Chcę spojrzeć, co ten robi na tych drzewach. Czy to zeskrobuje coś, wypija coś, czy co robi? Generalnie jak obserwowałeś drzewa przed tym i po tym, jak to się oplotło, nie widzisz różnic na tym. Jakieś... żadnych ten, że naprawdę wysysało soki z drzewa, nic. Nie widzisz żadnych śladów. Aura magiczna na drzewa? Brak? No nie ma. Dobra, to dobra. No to nic, no to ciężko powiedzieć. To nic, to idźmy w to miejsce, gdzie to mniej więcej podąża. Słuchajcie, no wyprzedźmy to, idźmy dalej w tym kierunku. W każdym razie, jak się oddalimy za daleko, kupię mięsa. Jestem w stanie to wyprzedzić z powrotem. Ja bym jednak podążał za tą kupą mięsa, bo ona też jest dobrym wabikiem na cokolwiek, co by miał nas zaatakować. Nie słyszałeś wczoraj, jak było tu cicho? Zakładam, że cała ta okolica jest wymarta praktycznie. Tak, i pełna nieumarłych. Lekko spoglądam na tego cienia. To, że coś jest wymarte, nie znaczy, że nie jest całkiem żywe. Ja nadal nie widzę powodu, nie wiem, tak naprawdę. To jest chwytanie się za brzytwę 100%. Niby to... Tego kupa mięsa. Sprawiło, że te zombie... Jakby ten... został wchłonięty w ten, ale... Czy to prowadzi nas tam, czy zmierzamy w kierunku kamieniołomu, czy zmierzamy nie w kierunku kamieniołomu? Panowie, ja raczej obstawiam, że to coś żywi się tym, powiedzmy, no, dziadostwem, które zatruwa to wszystko, a zeżarło zombie tylko dlatego, bo zombie było pełne tego dziadostwa. No tak. Więc... Co nam daje podążanie za nim, kiedy on idzie się pożywić, tak naprawdę, to coś. Nigdzie to nas nie prowadzi, tak naprawdę. Czy idzie do źródła tego, czy po prostu... Jeżeli idzie za nosem i podąża po prostu za coraz to większą koncentracją tego, no powiedzmy, trucizny, to najprawdopodobniej to kieruje się w stronę tego, gdzie to było, powiedzmy, wlewane, tak, do ziemi. Chwila, więc coraz bardziej jakby intensywne jest spaczenie teraz widoczne, im dalej podążamy za tym. Mhm. Tak, zgadza się. Czyli ta ma korelację, okej. Okay. To ważna informacja. Super. No to mówiłem, wyprzedzamy to, idziemy dalej w kierunku. Co do kamieniołomu, to ty wiesz, że on gdzieś tutaj w okolicy jest, natomiast nie znasz dokładnej lokalizacji. Szkoda, że nikt nie spojrzał do tego, na tej dziury, co tam była. Można by było coś ocenić. Znaczy, no, może coś ważnego było w środku. Może. Teraz my mamy... Nikt z nas nie potrafi latać, prawda? To szukamy, no to idziemy chyba tu przed nim i skupiamy się, nie wiem, czy to możemy wyczuć, czy zobaczyć właśnie koncentrację właśnie tego spaczenia jak największą. Ja bym sugerował, skoro znamy już kierunek, widzimy jak się zmienia, to
Jesteśmy obserwować okolice po prostu. Możliwe w stanie po prostu wyznaczyć mniej więcej gradient w taki sposób, żeby trafić do źródła. Mhm. No, strasznie to... wolno sunie. Na pewno się zatrzymuje co chwila. Uczymy się, kurde, szybciej niż podążając to pewnie. Lecieć tam dalej. To znaczy tak, bez większego problemu jesteście w stanie wyprzedzić to i przyspieszyć. Bo tak jak mówię, no bardziej byśmy po prostu musieli czekać, aż gdzieś to pójdzie. Cień kompletnie was ignoruje i zostaje z tym, nie? A wy rozumiem, że obserwujecie po prostu las, obserwujecie mniej więcej kierunek macie wyznaczony, czyli północny wschód. I w tamtym kierunku chcecie podążać. To jakieś, czy to w ogóle jest jakaś taka. Są jakieś drogi, czy to jest. Nie, to idziecie środkiem lasu. I co bym od was potrzebował? Jeden rzut bym potrzebował od was, jednej osoby, D20 i. Potrzebowałbym, interesuje mnie wyniki od 13 do 20. Odrzuca. Kurwa. Dobra. Więc idziecie, aż zaczyna się ściemniać. I tuż przed zmrokiem, jak gdyby wyszliście już z lasu, który w tym miejscu, gdzie wychodzicie, jest praktycznie jednym wielkim, zniekształconym terenem, a wychodzicie już na wzgórza pokryte równie zniszczoną trawą i widzicie tutaj dosyć wyraźny trakt, który prowadzi dokładnie na wschód, a wokół was są po prostu pagórki, wzgórza, wszystko pokryte zniekształconą, czarną, wysoką trawą, która niemalże w połowie się załamuje i widzicie takie ociekające, gdyby cała taka wysoka trawa została oblana taką smołą, która w takich gęstych kroplach spada na ziemię. Kurka, bo ale to są takie, to mówimy o, nie wiem, kilometrach, setkach metrów tego wszystkiego? W obrębie wzroku dookoła takie coś widzisz. Czy tak mniej więcej, no, dużo tego jest, tak? Wszystko, no, cała okolica, tak? Kilkadziesiąt hektarów. O Boże, no to ładnie. No to jest jakieś takie epicentrum tego, w sensie, czy dalej widać, nie wiem. To znaczy na tyle ile widzisz, to są, wiesz, pagórki dosyć duże, nie? Więc nie wiesz, co jest za tymi pagórkami. Możesz ewentualnie wejść na ten pagórek i rozglądnąć się dalej. Nie? Bo wy jak gdyby wychodzicie ze ściany lasu, przed wami zaczynają się rozpościerać po prostu pagórki i tak dalej, i wy jak gdyby schodzicie z pagórku, poniżej was widzicie dosyć duży trakt i obok was jak gdyby trakt jest w wąwozie, nie? Między dwoma pagórkami. I te pagórki, które widzicie przed sobą, po prawej, po lewej, one wszystkie są usiane właśnie taką dziwacznie zniekształconą trawą. Jak myślisz, czy ta substancja można mu w jakiś sposób zaszkodzić? Będziemy z nim mieć kontakt? Nie mówię tutaj od razu z nogami, ale do krwi się dostanie, to może być problem. Do czego? Aha, bo wy macie krew. Do krwiobiegu. No. Uważaj, żeby nie zaciąć się przy goleniu, jak tak. To ja ten, pobiorę sobie próbeczkę, żeby nie było. Mhm. Poprawiam maskę, żeby nie było, że jakoś się obluzowała podczas podróży. No, trakt wygląda na taki, który był... Jest używany, nie? Widać ślady kół w jedną stronę, w drugą stronę. Jest dosyć szeroki. Także spokojnie dwa małe wozy się zmieszczą, no jeden jakiś większy kupiecki, no musiałby pojedynczo jechać, nie? Tak, śladów kół, coś tam, że wieziono ciężki wóz z beczkami, coś tego? Tak, są.
Czy możemy się dowiedzieć, czy to jakby common knowledge, czy z czego tam było society? Bo generalnie chciałbym się dowiedzieć, czy jakieś kręgi druidzkie mogą być, nie wiem, na tej wyspie, co jesteśmy? Chcemy coś takiego wiedzieć. W okolicy, czy po prostu? To znaczy na pewno na samej wyspie gdzieś są, w tym regionie raczej wątpliwe, bo generalnie kręgi druidzkie masz w jakichś dużych puszczach i tak dalej. Natomiast tutaj na wyspie centralnej koło Absalon nie kojarzysz takich, może jakieś działa gdzieś przy Absalon, natomiast tutaj w tym regionie nie słyszeliście niczym takim. Generalnie to taka robota to pewnie, czy jakby naprawianie tej całej sytuacji to pewnie by uleżało w rękach druidów. Pewnie tak. Nie wiem, spotkamy jakichś, to będzie można powiedzieć o tej sytuacji. No tak. Naszym zadaniem jest znalezienie winowajcy. Mieliśmy się tylko dowiedzieć jak najwięcej? Czy to było pełną nagrodę chyba, że za każde znalezienie winowajcy, mi się wydaje. Tutaj, jeżeli nijak to ten nie znajdziemy, niego to dostaniemy mniejszą. No cóż, już tu jesteśmy, to nie ma co zawracać. Żeby będziemy mogli znaleźć to. Czy zaczyna się robić ciemno, tak? Czy już jest ciemno? Już się zaczyna zrobić ciemno, nie? Jak gdyby cały dzień żeście tędy szli, więc ładnych kilkanaście kilometrów od samego Etranfori już jesteście. I teraz generalnie macie dwie drogi. W prawo, wzdłuż traktu, to jest bardziej na wschód, ewentualnie bardziej na zachód, traktem w drugą stronę. Możecie iść na wprost. A jak idą te ślady dworzu? Większe kolejne są w prawą stronę, większe kolejne są na wschód, mniejsze kolejne są na zachód. Płytsze, no. Płytsze są na zachód, głębsze są na wschód. Generalnie my już brodzimy w tej brei, tak? To znaczy nie, wyście wyszli z lasu. Las jako taki też był spaczony, ale głównie to dotyczyło drzew. Natomiast przed wami są te płacie wysokiej trawy, takiej zniekształconej. I po prostu tutaj jest więcej przy gruncie. Bo drzewa jednak korzeniami pewnie sięgały głębiej, dlatego one były bardziej spaczone. Dobra, co? No to... Przydałoby się znaleźć może miejsce na obóz. To czekamy na te mięsiste ustrojstwo, czy co robimy? No zróbmy postój, szliśmy cały dzień. Może... Nie wiem, czy chce się zapuszczać w to cholerstwo. Trawę pokazuje na trawę w nocy. Znaczy, mi to nie przeszkadza, dobrze widzę, ale wiem, że chyba nie wszyscy. No niestety nie wszyscy. No tak. Poza tym też będziemy zmęczeni. Cały dzień tak naprawdę na nogach od rana. Sprawdzam, czy ta trawa się pali jakoś ładnie, czy to nie jest przypadkiem łatwopalne, to co wycieka z całości. Nie, zdecydowanie nie. No, korzystając z tego, że na przykład wiatr wieje w którąś konkretną stronę, chcę wypalić po prostu taki kawał tego. No, to taki krążek, co nie, żebyśmy nie siedzieli na tym bezpośrednio. To znaczy łatwiej wam będzie znaleźć miejsce, gdzie... Nic nie rośnie? W samym lesie, w lesie jak gdyby niewielką polankę, gdzie możecie sobie rozbić obóz, niż wypalać albo cokolwiek robić z tą trawą. Czyli cofniecie się nieco w las i tam spokojnie sobie znajdziecie polankę, gdzie możecie sobie rozbić obóz. Tak pewnie. Warto zrobić.
Chyba że ona chce jakoś tam jakieś miejsce, nie? Gdzie tam czek nas rwała czy coś. Rację, odpisać sobie. Kto ma, ten ma i... No pytanie. Chyba za bardzo tutaj nie ma możliwości zapolowania, bo nic chyba nie było w okolicy, nie? Zwierząt mało co. Nie chcieliby się chyba jeść tego, co tutaj zostało. Żarcie właśnie. Dobra, i teraz Draviza bym poprosił. Draziv, poprosiłbym tak. Ciebie o rzut. T20 interesują mnie wyniki powyżej 8. Jak jest 8, to będę ginął. Gdzie to jest, żeby kością po prostu rzucić? Poniżej czatu masz kosteczki. T20. Kształt. A dobra, widzę. I później widzę. Klikasz sobie na kształt kosteczki, i później klikasz roll. O, pięknie. O cholercie. Dobra, i jak się rozstawiacie na noc? Warty, czy robicie jakieś warty, czy nie robicie? Mm-hmm. Tak, tak. Ja będę czuwał aż do samego rana i po prostu włączę ten tryb rekuperacji tuż przed ich, powiedzmy, obudzeniem. No mogę pojawić wartę... Znaczy tak, no bo ty musisz spać ile? 2-3 godziny? 2. To ja mogę pełnić partę podczas tych, kiedy ja będę spać. Znaczy ja nie śpię, ja no. Po prostu przestaję się ruszać. Ale no. Dalej jakby, wiesz co się dzieje On standby'a ma. Aha. Ja muszę po prostu ochłodzić, magiczny reaktor. No panowie, no to co? No, na okazji tam w nocy, jak oni będą spać, to zrobię porządne śniadanie. Z czego? Ja posiedzę trochę jeszcze, nie wiem, przy ognisku tam jakieś spalamy coś? Tak, pewnie tak. Posiedzę trochę i pójdę spać. Znaczy mam zestaw menażek, to użyję racji żywnościowych, które oni tam chcieli zużyć, żeby po prostu ugotować. Jeżeli dacie rację oczywiście. Gotowane suche żarcie. No kurde, dolewasz wody, kroisz w tego, plasterki mięso suszone, do tego dorzucasz te suszone warzywa i takie inne rzeczy. Jak to ładnie zagotujesz, to wychodzi zajebista potrawka. Rozumiem, że na kuchence z palca to gotujesz. Ewentualnie, znaczy użyję po prostu ognia, bo no raczej pizga w nocy. To się w ogóle garnek, nie mamy garnka. Mam. Pizga w nocy, więc po prostu rozpalę małe ognisko i tego, będę na tym gotował raczej. Tylko, że wszystkie drzewa wokół was, tak jak mówiłem, są tymi drzewami spoczonymi. One niezbyt dobrze się palą. Znaczy, niezbyt dobrze się palą i toksyczne wyzie wydają, czy... Tak. No to po prostu, wiesz, prestidigitation i tam jest opcja, a nie, w tej w Pathfinderze chyba nie ma takiej. Jest, ale masz produce flame jak coś, nie? Tak, też, ale prestidigitation produkuje ciepło bez płomienia. Tak, czy nie? Yes, cook cool. Jest nawet opcja cook w prestidigitation, więc... Proszę bardzo. No problem. I przy okazji użyję prestidigitation jako przyprawy dodatkowo, bo jest opcja przyprawiania nim. No, jako że macie posłania i tak dalej w nocy, no było chłodno, ale nie na tyle, żebyście to jakoś poważnie sobie odczuli. Będę bardzo dobrym towarzyszem i co jakiś czas podejdę do każdego, rzucę prestidigitation i ogrzanie, żeby im ogrzać tego. Jak pilnuje. Termofor. Żeby było im cieplutko i wiesz, jak milusio. Noc o dziwo minęła spokojnie, choć gdzieś tam nad ranem, kiedy Dravis już miałeś budzić Kargaka, żeby cię zastąpił, gdzieś z dala usłyszałeś takie mlaszcząco ssące odgłosy. No, ale nic się w okolicy nie pojawiło. Czyli ten... idę... Znaczy, chcę zerknąć, czy to ten mlaszcząco ssące, czy to jest ten mięsisty ustrojstwo. Dobra, co rzuć sobie na stealtha? A rzucę sobie.
I przy okazji obudzę kogoś, żeby... Tego. Nie budzisz nikogo właśnie. Nie, jak odchodził, zakładam, że Kargaka, nie? Bo to w tym mniej więcej momencie było, nie? Jakieś 2 godziny. A dysz, a 10 to dupa. No tak, skradam się jak metalowa maszyna w lesie, tak? No. I wiesz co, kiedy tak się zacząłeś bardzo skrabnie skradać, oparłeś się o jakieś drzewo, ta gałąź trachnęła, oblało cię to tym smarem i widzisz, że to mięso, które tam była, jak gdyby zwróciła część gałek w twoim kierunku i ruszyła na ciebie. Ja mam czasu, aż do mnie dobiegnie. Wiesz co, rzucimy sobie teraz na inicjatywę. To leci z pewnie... A tu jest, dobra. Percepcji, tak? Włączymy tą mapę. Ciebie damy gdzieś tu, tam czołgi gdzieś damy. Więc sobie wrzucę mojego. Wszyscy mają rzucać? Wszyscy? Chyba nie wszyscy. Nie, są gdzieś dalej od nich, więc raczej chyba nie wszyscy. Nie, to zakładam, że nie jest jakoś bardzo daleko, nie? Jakoś się rzuca inicjatywę? Percepcji. Z percepcji. Albo ze stealtha, albo z percepcji. Ty ze stealtha, no, bo się skradałeś, nie? Bo ja tutaj widzę, że można wybrać nawet tego, Arkana jako inicjatywę. Tak, jak najbardziej. Z wszystko Jezu, można. Inicjatywa Scrafta. Ja chcę inicjatywę Scrafta rzucać. Zdecydowanie. I jest to możliwe. Dobra. Jest to jak najbardziej możliwe. Ja widzę... O kurde. Jak on mnie budził, to ja widziałem, gdzie szedł? Tak. Zakładam, że tak. I wszystkich was sobie dodam do inicjatywy, do order, elegancko jest. Ja sobie rzucę, ty miałeś całe 10, Travis. Aha, czyli zostawiamy tego. Tak, rzut z tego jest uznany. Update. Tak. Kargak, ty sobie możesz rzucić, a reszta może sobie rzucić na percepcję tak samo, tylko do momentu, w którym ktoś was nie obudzi, jak gdyby jesteście nieaktywni, bo zakładamy, że śpicie, nie? Dobra, ta istotka była sobie tutaj i ona była od ciebie jakieś 40 stóp, czyli kilkanaście metrów, nie? Ty się elegancko oparłeś o drzewo. I ta istota. Jeszcze karga, tylko mi nie rzuci na inicjatywę z tego co widzę. Nie poszło? Rzuciłem. Albo ja rzuciłem na percepcję. No. Nie na inicjatywę. No. Ale to jest tam 10. Możesz sobie wybrać teraz, zaznaczyć to kanał i wybrać sobie rzut po prostu, żeby był ustawiony na percepcję. No. Możesz, jeżeli mi powiesz, ile tam było, to. 10. A jaki masz plus? Czy to już z plusem, czyli rzuciłem 2, więc... No wiem, ale pytanie, kto będzie pierwszy, ty czy Travis? Ja mam 0 dexa. To Travis. To nie jest dexa, to jest wisdoma. Wisdoma, no. Percepcja to jest. Z wisdoma mam plus 1. Ale to jest percepcja, bo nie chyba bonus percepcji, tak? No. Czyli masz 8, a Travis? Bonus percepcji mam plus 8. A Travis? Z 6, to będziesz ostatni w takim wypadku. Damy ci piątkę, żeby było. Ostatni w inicjatywie pierwszy do śmierci. Cały czas. No. I Travis, ty widzisz, jak ta... Ta maś, ta kupa mięśni po prostu przelewa się przez to wszystko. Podeszła pod samego ciebie i wypuści jedną ze swoich wypustek
i próbując cię, cię złapać. Trafić, no. I... Trafienie i wejście w grappla to dwie osobne akcje, czy ta sama? Zależy, czy ma, jakie ma umiejki. I... No ja mam 17 AC mam, jakby co. I nie wiesz, jak to się stało, czy to przez to, że to było śliskie, po prostu to się ześlizgnęło po tobie, nie robiąc ci żadnej szkody. Tak, rzuciłem naturalną jedynkę. O. Dobra, Sync HP. Kargak, co ty robisz widząc, widząc, ty widzisz w ciemnościach, widzisz jak właśnie trafisz się tam jest na linii drzew, parę metrów od ciebie i nagle pojawiła się ta kupa mięsa i go zaatakowała. Okej, okay, no to ten, czy broń mogę mieć wyciągniętą, czy nie? Wiesz co, wstawałeś na wartę, więc zakładam, że tak, nie jesteście... Mm-hmm. No. To nie wiem, czy po prostu wystarczy krzyknąć, żeby obudzić resztę? Mhm, jak najbardziej. To krzyknę, że ten... Że walka, walka, wstawajcie. De facto powinno być ciemno. Okej, okay, dobra, już wchodzi ciemność. Się robi ciemno. Nic nie widzę. Ciemność. No. I co robisz? No, krzyk to jest akcja darmowa, nie? Zaalarmowałeś resztę. Coś się dzieje. Czy pytam się, Rukro, czy ten... Czy będzie rzucał na siebie światło, czy coś, bo tam... Znaczy... Wolałbym na ciebie. Nie mam zamiaru tam podchodzić raczej. Tam już jest w nim w zasięgu ataku. Czy no, atakuje go ta maś jakaś. To nie wiem, czy to ta sama maś. Do niego lecieć. Nie widzieć. Poczekać. Sincha obok jest, ale kurwa... Znaczy... Nie jest dobrze na nią rzucać. Na mnie. Jasna cholera. Muszę lecieć tam do... Rób to uważasz za słuszne, kurwa macie. Teraz dobra, to... dwa ruchy to będzie 40 fitów. Czy ja bym mógł podejść i zaatakować? Mhm. Mam zasięg? No. Spokojnie. Tutaj chyba mogę nawet. No. I siepnę to. Próbuj mordować. Więc trafiłeś w jakąś wystającą kość, która po prostu, po której się ześliznął twój miecz, to jest miecz? Foszort. No, jakaś odmiana miecza. Travis, co ty robisz? Dlatego odejdę, żeby mnie nie pierdolło, przynajmniej, znaczy przypadkiem. Więc to jest jakaś akcja wycofania, coś tego? Czy jesteś takiego? Możesz stepem zrobić, czyli jedną kratkę odejść, 5 stóp, albo możesz normalnym ruchem. Ale to, wtedy ryzykujesz, jeżeli ma okazyjkę, to że będzie mógł to zrobić. Dobra, to ja stepuję. Ten. River Dance. Yeah. Rzucę Prestidigitation. Wersja czyszczenie. No. Plum, żeby być czyściutki jak tego, jak za. I w sumie chyba tyle. I sobie po prostu pójdę jako trzecia arcja. I tak mówię do... czekaj, kto tu siedzi? Jak ty się zwiesz? Cholera jedna. Korgach. Do Korgacha mówię, chyba zaatakowało mnie, bo byłem obrany tym dziadostwem, teraz chyba mnie byś powinno zostawić i tak odchodzę. Co robisz teraz stepa, nie wiem, czy ty możesz ruszyć teraz? A dysz. Jedną, no dwie kratki mniej musisz się ruszyć. Aha, czemu dwie? Aha, bo jest 30 na tego. Czekaj, dobrze? Tak, teraz okej. Jedna rzecz. Korgach, spokojnie. Pewnie już jest. No. Zobaczymy, czy mnie dogoni. Będzie chciał gonić. Dobra. Rukro, co ty robisz? Słysząc to wszystko. Leżę tak naprawdę na ziemi. Znaczy na posłanie. No świetnie. No za dużo tu nie mogę zrobić. Wezmę.
sztylet mam pewnie przy pasie. Wstanę i rzucę światło na mój sztylet, który mam przy pasie. Że i teraz to będzie pięknie. Daje się światło. Ale to jest super, po prostu klikam jedną. Nawet odgłos kliknięcia było, że zapala światło, takie klik. Fajnie przechodzi fajnie te światło w ciemność. No i tyle, tak naprawdę. Dobra. Trzy akcji. Teraz Kargak, ty widzisz, że ta Breja dokładnie zrobi to, co zasugerował Dravis. Zajęła się po prostu tym, co on zrzucił z siebie, bo to jest taka maść na ziemi. Po prostu wlazła w to miejsce i jak gdyby konsumuje to. I to jest wszystko, co ona robi. Skonsumował związek z nim. Sinker. To się ruszało stopami, czy całym ruchem? Nie, pojedynczym ruchem i później to... Brawo, więc jeżeli masz okazyjkę i masz zasięg, bo o ile dobrze pamiętam, się masz... Zastanawiam się, możesz to... właśnie to. Tylko właśnie, czy jakby... Jak nie trafiłem w to, to nie zwróciło na mnie uwagę w ogóle, czy...? Wydawało się, że nie. Ale totalnie zlewa. Nie robiłem takie mazie okazyki. Chwilę. Czy to jest to samo, to co było z tamtym duchem? Tak, dokładnie. Więc prawdopodobnie gdzieś w okolicy jest też ten duch, cień. Ten cień. Aha, to dobrze. Pytanie do was, czy chcecie to jeszcze jakoś atakować, czy po prostu zlewacie to, że to tutaj jest i odpoczywacie dalej, bo de facto na odpoczynku macie tam chyba spać 6 godzin i godzinę czy tam półtorej macie na takie drobne aktywności, a teraz powiedzmy sobie, jest tuż przed wschodem słońca, więc spokojnie możecie przejść do takich czuwania i nie będziecie mieć żadnych kar ze względu na brak, brak odpoczynku. Tak, pewnie coś takiego. Tak, to jest ten moment, gdzie tam już ten gulasz, który zrobiłem sobie, pyrka i można go jeść. Gdy wracam, jak nie bijemy, no to ja w takim razie wracam. No to też, no to co, to komu gulaszu? I muzyka spokojna nagle, tam mówię, tak, walka tutaj, tak, spokojnie. Random encounter jakiś, walka, Akurat Ślimak się tutaj zajął tego, zdążymy zjeść i za nim pójść. Dobra, ale myślę, że to będzie dobry moment na jakieś 10 minutek przerwy i sobie akurat wrócimy i zobaczymy, co będzie się działo dalej. Widzów zapraszam na krótką przerwę i później wrócimy i zobaczymy, co się stanie dalej. Przerwa na piwo. Widzom za dzisiaj dziękujemy. Jeżeli ktoś ma ochotę z nami pograć, pogadać, to zapraszamy na naszego Discorda RPGówek i profil na Facebooku, gdzie będą informacje o kolejnych sesjach i innych wydarzeniach u nas na kanale. A na dzisiaj dziękujemy, dobranoc i do zobaczenia. Halo. Hej. Dobranoc.